W poprzednim odcinku. Witajcie ludzie, z tej strony Perkorn, a to drugi odcinek Q&A, czyli serii, w której możecie zadawać mi pytania, a ja wam odpowiadam. Więc myślę, że bez pewnego gadania, po prostu jedźmy z pytaniami. A pierwsze brzmi tak. Ile masz lat? 21, we wrześniu. Oglądasz anime? Jeśli tak, to jakie tytuł najbardziej ci się podoba? Tak, oglądam. I w sumie nie wiem, czy można jakiś jeden tytuł podać, bo w sumie każde anime na swój sposób jest jakieś dobre, czy w ogóle. Ale no to jedne z takich, które pamiętam jak na razie, to powiedzmy, że Clannad, Bokudake Gai Naimachi, Kami no Mi zo Shiru Sekai. Czyli po angielsku The World God Only Knows, Attack on Titan, Fairy Tail, ale to raczej tylko do pierwszej serii, bo druga już tam się troszeczkę zepsuła po tym, co się dzieje na samym początku. Znaczy właśnie, że kilka pierwszych odcinków było spoko, bo to była kontynuacja, ale potem już się takie filery zrobiły, że ja was zwalę, ale to bez spoilerów. Nie wiem, w sumie jakieś, to chyba był jeden z tych, które bardziej pamiętam, więc to były moje ulubione tytuły. Ulubiona postać z gier? W sumie zależy, czy ma być to jedna postać, czy z jednej gry, czy ma być, kurczę, ze wszystkich, jakie znam, ale no powiedzmy, że nie będzie, że kilka, no to... Lee Sin z League of Legends, naprawdę fajna postać, bardzo mobilna i te sprawy. Większość postaci z Ace Attorney, ale powiedzmy, że przeważa Phoenix i Miles Edgeworth. Z powodu ich charakterów. W sensie tym, że Miles Edgeworth jest bardzo mądry i w ogóle wie, o co Kamana. Phoenix jest po prostu, powiedzmy, że pasuje do mnie, bo po prostu tak, wiecie, wyszedł w życie, powiedzmy, czyli do tych sal sądowych i po prostu jako nowicjusz tam jakimś cudem sobie radzi. Nie? Znaczy, im dalej w serii, tym lepiej, ale... Ja no i najbardziej jakoś te postacie z Ace Attorney mi zapadły w pamięć, jeżeli mam być szczery. Czytasz mangi? Tak naprawdę to nie czytam, ale czasami sobie zerkam na jakąś... na mangę od momentu zakończenia jakiegoś anime, żeby wiedzieć, co będzie dalej. Jeżeli na przykład anime nie ma kontynuacji albo nie będzie kontynuowane. Chociaż przeważnie dzieje się tak, że się dowiaduje za rok, że o jednak jest i ja już tam sobie fabułę na... kurczę, 30 odcinków, więc... Ale nie, tak ogólnie to nie czytam. Masz zmasakrowaną twarz oraz jesteś rudy? Nie, nie mam zmasakrowanej twarzy. I nie jestem rudy, mam ciemny blond. Bo ja byś nie widziałem, czy kuchny całkowicie. Myślę, że wolałbym być kuchy, ponieważ... bez słuchu jeszcze uważam, że da się jakoś przeżyć, ale jeżeli jesteś niewidomy, to właśnie musisz polegać na słuchu i w ogóle. Uważam, że wzrok jest takim najważniejszym naszym smysłem. Oczywiście zresztą też sobie poradzisz, ale uważam, że jednak wolałbym być głuchy. Zawsze można się jakoś porozumieć na migi, czy nawet napisać coś na kartce, a tak nawet bez wzroku byś nie zobaczył tej kartki, więc sorry. No. Pokażesz swoją twarz w następnym odcinku! Jeżeli chcesz znać odpowiedź na to pytanie, powinieneś kliknąć tutaj. No i to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli macie do mnie więcej pytań, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź, piszcie w komentarzach albo na Facebooku. Ale jak na razie zobaczymy się dopiero w następnym odcinku.